świat fitness idzie do przodu. Rozwijamy się, podążamy za trendami. Różni operatorzy fitness próbują różnych rozwiązań, zmieniają się trendy, tworzone są nowe strefy, nowe kluby, innowacyjne rozwiązania, ułożenia sprzętu. My również w Extreme Fitness nie boimy się tego. Próbujemy, testujemy. Wychodzimy ponad strefę komfortu. Stworzyliśmy sobie 9 stref w naszych klubach. Pierwszą strefą to jest oczywiście strefa wolnych ciężarów. Drugą strefą to jest strefa maszyn izotonicznych. Trzecia strefa to jest strefa maszyn półwolnych. Czwartą strefą to jest oczywiście sala fitness, gdzie prowadzone są zajęcia fitness. Piąta strefa to jest ta część maszyn cardio. Szósta strefa to jest taka strefa pośladków. Mamy potem siódmą strefę, już to jest ta część funkcjonalna, tak zwana air zone. Ósma strefa to są te nowe rozwiązania, które tworzymy w strefie 10X, czyli 10X training, fajne zajęcia fitness, które tworzymy. I ostatnia strefa, dziewiąta, to jest tak zwana strefa fight, gdzie będziemy prowadzić fajne zajęcia bokserskie dla 20 osób. 9 stref. Dlaczego dzielimy nasze kluby na różne strefy? Z jednej strony chcemy się czymś wyróżniać, chcemy pokazać, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne, czym chcemy utożsamiać nasze kluby, pokazać naszym klubowiczom potencjalnym, że warto do nas przyjść. Z drugiej strony strefy też pomagają osobom, które są u nas, w rozplanowaniu własnego treningu. Dla nowych osób łatwiej im się odnaleźć, w którym kierunku mają iść. Dla osób bardziej zaawansowanych każdy ma swój kąt, w tym się bardziej odnajduje, dlatego te różne strefy są podzielone. To też pomaga w rozwiązaniach treningowych, w byciu lepszym, w znalezieniu najlepszego rozwiązania treningu dla samego siebie.